W szczecineckim zakładzie Koronospan na suszarni płyt wiórowych uruchomiono wyczekiwany przez mieszkańców system ochrony powietrza UTWS z filtrem. Pierwsze wyniki badań misji są więcej niż zadowalające i zdecydowanie przerosły oczekiwania firmy oraz wymagania przepisów Unii Europejskiej. Wykonaliśmy pierwsze wstępne badania, które trwały dobę. Więc jest to taka fajna próbka reprezentatywna. No, trzeba powiedzieć, że wyniki badań przerosły nawet nasze oczekiwania, gdyż poziom LZO, czyli to, co ludzie odczuwają, substancje aromatyczne, mamy na poziomie 9-10 mg na normalny metr sześcienny. Jest to bardzo niski poziom emisji. Dodam tylko, że BAT mówi o poziomie 200 mg, jakie tego typu instalacje muszą dotrzymać. My mamy 9-10 mg, więc jest to wynik, który naprawdę jest bardzo, bardzo obiecujący. UTWS redukujący zarówno ilość pyłu, jak i lotnych związków organicznych odpowiedzialnych za zapach poza wydzielonym zamkniętym obiegiem suszenia jest wyposażony w ogromny elektrofiltr podobnie jest z pyłem, którego mamy na poziomie 2 mg na normalny metr sześcienny. Jest to też bardzo bardzo fajny wynik, tym bardziej, że te tak jak BAT, najlepsze dostępne technologie, konkluzje BAT określają to na poziomie 10 mg. W ten oto sposób mamy spełnione wymagania dla BAT-ów, a nawet dużo więcej, gdyż to, co najbardziej wszystkich interesowało, czyli LZO, mamy na bardzo, ale to bardzo niskim poziomie. System UTWS z filtrem jest kolejnym, ale nie ostatnim etapem modernizacji oraz dostosowywania zakładu do nowych przepisów unijnych. Do końca 2019 roku zostaną również podjęte kroki związane z linią do produkcji płyt meblowych MDF. Instalacje MDF wymagają modernizacji, tak aby spełnić wymagania konkluzji BAT. Więc to, co jeszcze teraz jest odczuwalne, Określonych warunkach na terenie miasta. No jest to efekt tego, że musimy podjąć kolejne działania. Mamy tak naprawdę jeszcze półtora roku do momentu zamknięcia czasu przejściowego na wdrożenie konkluzji PAT i to jest taki okres, który musimy wykorzystać jak najlepiej, po to, żeby uzyskać jak najlepsze efekty, efekty ograniczające uciążliwości zapachowe. Warto dodać, że żadna z firm konkurencyjnych w branży płyt drewnopochodnych w Polsce nie stosuje tak zaawansowanego, prośrodowiskowego rozwiązania jak firma Kronospan.